Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Kochani, wracamy i chyba musimy sobie wziąć łapki kanapki od tej naszej koleżanki. A bodajże to było chyba tutaj. Tutaj? Nie tutaj. O, ty Shiro Gauganie. No to mamy to. Czyli tak, musimy od tej strony zrobić taki kwadracik. No widzicie, w sumie dobrze tu wlazłem. Cieszy mnie to. Dobrze? Dobrze. Nie pomyślałbym, że tutaj się dostanę. No i co? Coś fajnego? Moduł energii, duża kapsuła z neuromedem. Czyli lipa. Co to? Czytanka, głosówka. Wydział Więziennictwa, raport numer 4400. Oleg Łazariew, pracownik, który zniknął, został odnaleziony. Teoria, jakoby miał się upić, okazała się nieprawdziwa. Jego ciało znaleziono w magnetycznym systemie trzęsieniowym. W stanie, który uniemożliwił identyfikację bez analizy DNA. Oddział numer 5 przeprowadził szereg procedur w celu wymazania danych z archiwum zakładu 3826 oraz usunięcia odniesień do towarzysza Łazariewa z sieci społecznościowych Zajmosa. Zarządzono seminarium szkoleniowe dla całego młodszego personelu systemu trzęsieniowego WOGN-u na temat poważnych zagrożeń, jakie stanowią dla pracowników magnesy. To już trzeci incydent w tym roku. Ludzie muszą traktować to poważnie. No właśnie, to chyba nawiązanie do tego, co mieliśmy poprzednio. I widzimy, że tutaj normalnie mamy kreskówkę wilk i zając. I to prawdziwą kreskówkę, żeby nie było. Musimy sobie chwilę pooglądać jeszcze. To była świetna kreskówka, naprawdę. To chyba jedyne, co się udało w Związku Radzieckim. Totalnie. Lewą łapkę. Ramię tierszkowej. Widziałem, że jeszcze była komenda, czy komenda. W trakcie ładowania była wskazówka, że nasza rękawica podobno może czytać się różne aspekty. Ale nie wiem, jak to zrobić. Na pewno nie tak. I powiem wam, że w sumie tutaj się bawiłem i patrzyłem, czy faktycznie da się coś takiego zrobić. I jak wciskałem F, to rozpoczął się jakoś taki mały dialog, że tam jest bardzo uradowany z tego powodu, że urodził się w Związku Radzieckim i tak dalej. W sumie to trwało je za dwie linijki maksymalnie, ale już tego nie zdążyłem niestety nagrać. Jak to działa? Potrzymaj przy moich neuroczujnikach. Multiklucz aktywny. I paluszkiem dzisiaj. Co teraz? O, Tiereszkowa. Dziękuję wam za ratunek. Bez klucza czułam się jak bez ręki. Proszę chwileczkę zaczekać. Naprawiliśmy ją, czy zepsuliśmy? Tiereszkowa to ultranowoczesny model z systemem autonaprawczym. Opracowano ją na podobiznę słynnej aktorki i kosmonautki. Gówno mnie to obchodzi. Od razu lepiej. Jeśli pozwolicie, chciałabym wygłosić przemówienie. Szanowni goście, witamy na wystawie osiągnięć gospodarki narodowej. Co ty wygadujesz? Chcesz przemawiać? Paradujesz między stertami trupów. Wszędzie jest rozbryzgana krew. Moje algorytmy zacięły się z przerażenia. Nie zostałam jednak wyposażona w narzędzia werbalne ani wizualne do wyrażania strachu, przerażenia bądź innych negatywnych emocji. Groteskowy dysonans między moim zachowaniem a makabrycznymi okolicznościami wywołuje we mnie obrzydzenie. Jednak nie mogę temu zaradzić. Rozumiem. Nikt się tego nie spodziewał. Dobra, robocie. Aktywuj stan alarmowy. Stan alarmowy? To doprowadziłoby do zwiększonej agresji ze strony pasywnych i fizycznych systemów bezpieczeństwa. Groziłoby to śmiercią waszą oraz wszystkich ocalałych osób, o ile takowe istnieją. Właśnie, o ile takowe istnieją. Jesteśmy na cmentarzysku. Wykonaj polecenie, robocie.
Wydaliście mi nietypowe polecenie. Wszyscy ludzie w tym kompleksie zostali zabici przez roboty. Ale wam nic się nie stało. To zastanawiające. Udowodnijcie, że jesteście człowiekiem. Nie przyjmę polecenia od robota udającego człowieka. A jak mam niby to zrobić? Popełnić seppuku? Przejść próbę Darwina. To wykaże, że jesteście człowiekiem. Że co? Jaką próbę? A może po prostu wyrwę ci łeb, co? Bez jej pomocy aktywacja stanu alarmowego zajmie zbyt długo. Z radością to potwierdzam. Dobra, jak sobie chcesz. Przejdę dla ciebie próbę Darwina. Co mam zrobić? Udowodnij, że jesteście człowiekiem, pionierze Nieczajew. Umieśćcie tu trzy przedmioty symbolizujące główne wartości radzieckiego obywatela. Sztukę, pracę i życie. Na skwary, to jak kolejny popieprzony zamek, kurwa! Ja chyba przyciągam takie bzdety. Dobra, mamy parę pytań. Mam parę pytań. Oczywiście, majorze. Mogę opowiedzieć o wszystkich czterech poziomach wystawy. Są to Czełomiej, Pawłow, Wawiłow i Sachalin. To jest w Czełomieju. Co jest w Czełomieju? Poziom pierwszy, Czełomiej, poświęcony jest przełomowym odkryciom w dziedzinie robotyki oraz konstrukcji innowacyjnych kompleksów mieszkalnych, zarówno w powietrzu, jak i pod wodą. Co można zobaczyć na poziomie Pawłow? Poziom drugi, Pawłow, jest poświęcony autonomicznym systemom neuronowym. Ta wystawa to triumf radzieckiej biocybernetyki i neurofizjologii. Piętro Wawiłowa. Co tam się dzieje? Trzeci poziom, Wawiłow, poświęcono postępom w dziedzinach botaniki, genetyki oraz hodowli najnowszych gatunków roślin uprawnych. Opowiedz mi o Sachalinie. Położona na ostatnim poziomie wystawa Sachalin poświęcona jest eksploracji ekosystemów głębinowych oraz rozwojowi kompleksów faunistycznych w rozmaitych regionach oceanów świata. Niestety, wystawa jest obecnie zamknięta dla zwiedzających. Ciekawe dlaczego. Chcę zapytać o coś innego. Zawsze służę pomocą. Co do próby Darwina. Co do próby Darwina. Tak, z chęcią pomogę, majorze. Mam problem z symbolem pracy. Podpowiesz coś, jeśli chodzi o symbol sztuki. Słuchaj, to szkoła życia może symbolizować całą masę rzeczy. Mogłoby zawęzić wymagania. Dobra, nieważne, jeszcze nic nie znalazłem. Nieważne, jeszcze nic nie znalazłem. Jak nic naprawdę nie znajdziemy, dopiero się będziemy posiłkować tym. Dobra, tylko tak, co my tu mamy? Nie mówcie, że tu nic nie ma, naprawdę? Błagam, ja na ciebie patrzyłem z daleka, naprawdę. Dostęp przyznany. Gdzie nasz robocik? Nie ma naszego robocika. Autoryzacja. Nie chcę mi się już grać. Zniszczyli nam robocika. Może nie zniszczyli, a po prostu go tu nie ma. To jest pierwsze przygotowanie gniazda kartusza. Czy nam się to przyda? Tak nie bardzo. Dominator. Pociski. Zmniejsza wydatek energii. O, to chcę. To chcę. Myślę, że ten słaby punkt też sobie zrobimy, no ale niestety nie mamy tych mikroelektronik. Ale dobra, fajnie. Jak na szeku. Jak zwykle zajebane wszystkim. Czemu to się nie stakuje? Stakuje się, ale w dziwny sposób. Dodatkowo sobie wsadzimy tutaj... Kurwa, ten klawisz. Nie ten klawisz. Znajdź głos macierzy, znajdź symbol macierzy, znajdź sezonkę macierzy. Ocena numer 232 do Księga Ocen. Dzień dobry. Byliśmy odwiedziny w Waszym Muzeum Robotów. Jesteśmy pod bardzo duże wrażenie. Wszystko działa bardzo wspaniale, ale dobrze by mieć napisy w inne języki. Tłumacz jest bardzo trudne. Łazienka szukaliśmy bardzo długo czasu, ale wszystko bardzo piękne. Związek Rad bardzo miły kraj. Mamy nadzieję, że szybko bardzo wrócić. Ocena numer 32.
Chciałabym podziękować personelowi administracyjnemu WOGN za zorganizowanie wycieczki dla uczniów naszej szkoły podstawowej. Po odwiedzeniu waszej placówki poprosiliśmy dzieci o napisanie sprawozdania. Wszystkie przygotowały obszerne prace, nie szczędząc pochwał i podkreślając, że nigdy w życiu czegoś podobnego nie widziały. Z pewnością odwiedzimy waszą placówkę ponownie, jeśli tylko nadarzy się taka okazja. Scena numer 500. Szanowne kierownictwo, jestem weteranem wojennym major Wiktor Ruch. Już od dawna chciałem odwiedzić wasze muzeum, ale teraz, kiedy już mi się to udało, jestem rozczarowany. Gdzie sprzęt wojskowy? Nasze maszyny bojowe są słynne na cały świat. Dlaczego nie mogę ich zatem obejrzeć w czasie pokoju? Wasi robotowi pomocnicy są oczywiście interesujący, ale chcę zobaczyć Mastiffy, jednorożce i resztę niesamowitego sprzętu, który uratował nam tyłki w wielkiej wojnie ojczyźnianej. Mam nadzieję, że uda wam się to niedługo poprawić. Ocena numer 96. Chciałbym złożyć skargę w sprawie właśnie zakończonej wycieczki. W waszej przewodniczce tereszkiowej ciągle mieszały się algorytmy, czy jakkolwiek to nazywacie. Opisywała niewłaściwe eksponaty i wielokrotnie poprowadziła nas w kółko. Za każdym razem, kiedy ktoś zgłaszał uwagę, recytowała poezję i się śmiała. To w żadnym wypadku nie była udana wizyta. Powinniście wywalić wasze wszystkie roboty, albo dać im nowe programy, czy co tam robicie. Czyli tereszkowa potrafi się zepsuć. Dobrze wiedzieć. O, co tu jest? Radio. No po co nam to radio było? Pieszko was pierdzielaj. Dodatkowa dostawa. Do wszyscy pracownicy. Ponieważ 10 maja spodziewam się zwiększonej liczby zwiedzających, zamówiliśmy dodatkowe artykuły. Lody, 10 opakowań. Napoje. Napoje gazowane, 200 litrów. Woda w butelkach, 150 litrów. Bombonierki, 90 sztuk. Torebki na wymioty, 200 opakowań. Pamiątkowe pluszowe zwierzęta dla uczniów szkół podstawowych. Nigdy nie wiadomo, kiedy się skończą. Elementarze i książki popularno-naukowe, 300 sztuk. Jeśli coś zostanie, wysłać do akademii. Praca z dziećmi. Najbardziej wymagającymi spośród naszych gości są dzieci, a szczególnie młodzi pionierzy. Hałasują. Nie mogą usiedzieć na miejscu, a ich opiekunowie zwykle nie mają nad nimi żadnej kontroli. Najbardziej ułatwi nam pracę zajęcie ich jakimiś grami, z nagrodami albo wyznaczenie różnych zadań. Wymaga to jednak szczególnego podejścia. Wycieczkę należy oprowadzać trasą od najwyższego do najniższego piętra, bez dłuższych postojów. Dzieciom nie wolno jeść lodów poza grupą, szczególnie w pobliżu eksponatów. Dzieci nie mogą się bawić na balustradach. Jeśli któryś złamie rękę lub nogę, nie można ich wysłać do szpitala w Pawłowie, ponieważ strefa kliniki jest zamknięta do odwołania. Dzieci nie mogą się bawić zbyt długo w strefie gry Burawa i nie wolno im wrzucać niczego do wieloryba. W zeszłą środę musieliśmy z niego wyławiać dwa papierowe samolociki. Już dwukrotnie musieliśmy ściągać dzieci z chmur przy Czełomieju. Linki są mocne i utrzymują eksponat, ale to niebezpieczne i trzeba na to uważać. Najmłodszych dzieci nie wolno zabierać do Pawłowa, bo się rozpłaczą. W skrócie, przestrzegajcie zasad i nie bójcie się udyscyplinować opiekunów. Pilnowanie dzieci to ich obowiązek, nie nasz. Nie wasz w sumie. Dobra, mamy już wszystko poczytane. Więc chyba możemy już bezpośrednio zaczynać. Dwutlenek węgla CO2. O, ciekawe. Dobra, standardowo musiałem zrobić lekkie cięcie. Przepraszam was za to. Już wracamy. Dwutlenek węgla był jednym z pierwszych nazwanych gazów. W XVII wieku flamencki chemik Jan Baptist van Helmont zaobserwował, że w wyniku spalania masa węgla drzewnego maleje. Pozostały popiół ważył mniej niż początkowe paliwo. Doszedł do wniosku, że brakująca część węgla drzewnego została przekształcona w niewidzialną substancję, którą nazwał gazem, tudzież spiritus sylvestre, leśnym duchem. Polimerowa wańka. Botanicy z Wawiłowa nie tylko hodują rośliny przeznaczone do uprawy na innych planetach, ale też aktywnie pielęgnują radziecką florę. Polimerowa wańka. Nowy rodzaj niecierpka stworzona została z myślą o radzieckich domostwach. W porównaniu z jej bardziej wymagającym towarzyszem, utrzymanie tej rośliny nie wymaga wysiłku. Nie potrzebuje ona podlewania, kwitnie przez cały rok. W sensie ta. Ciekawe. Czy my coś tu mamy? Rozumiem, że to musimy jakoś sobie wyciągnąć, tylko pytanie jak? Na pewno nie tak. No. Czemu ja z tobą nie mogę gadać? Czyżby bug? Jest jakaś waga.
Cwany. Podziemia. Pokojowy atom to serce radzieckie i radzieckiej mechanizacji. No ciekawe. Nadal nie wiem, czemu z tobą nie mogę porozmawiać. Co tu się stało? Co się zbugowało? Dobra, jeszcze do niego wrócimy. Albo sprawdźmy jeszcze raz. Coś tutaj było. Klawisz F był podświetlany delikatnie, ale niestety już nie jest. Jeżeli to po prostu nie zadziała, to zaraz zresetuję grę i tyle. I może wtedy zadziała. Dobra, co my mamy tutaj? Oho, paruski. Tego czytać nie będę. Chyba nie przetłumaczyli chłopaki. Pracownik zakładu. Owoce pracy zakładu 3826 szanowane są w całej macierzy i uwiecznione w pomnikach. Ten konkretny pomnik, zwany pracownikiem zakładu, stworzyła towarzyszka Nabojaszczykowa w celu upamiętnienia wykonania 5-letniego planu naukowego zakładu. Jeszcze sierp chyba. Sierpem, młotem, czerwoną hołotę. Tu nic nie ma już, dobra. A czy tu mogę wejść? Nie. Niestety. Ale bardzo mnie intryguje to, dlaczego tutaj nie mogę z tobą porozmawiać. Co tu się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? W ogóle możemy wyjść? Coś chyba nie działa. No i kurczę, jest problem. Zapytacie jaki? No kurczę, jest. I to mega problem, bo nie mamy w tej chwili jak wyjść z jednego miejsca. Ty, lady. Gaga. Co do próby Darwina. Tak. Z chęcią pomogę, majorze. Włącz coś weselszego, dobra? Mam wrażenie, że zaczął się koniec świata. Radio przyszłości. Zadziwiająca muzyka generowana przez ultranowoczesny superkomputer na podstawie preferencji i tendencji współczesnych wykonawców. Według teorii względności takich właśnie utworów będą słuchać ludzie przyszłości. Ale słuchają ich już ludzie teraźniejszości. Czy to nie znaczy, że w przyszłości to będzie muzyka przeszłości? I za 30 lat nikt jej nie skomponuje, skoro już istnieje. Muzyka przeszłości może się w każdej chwili zmienić. Słuszna uwaga! Odkryliście właśnie paradoks czasowy. Gratuluję spostrzegawczości! Owszem, muzyka przyszłości wpływa na styl muzyki obecnych czasów. Superpozycja obserwatora i postrzeganych informacji znajdują się jednak w zamkniętej pętli. Ujmując to prościej, zawsze słuchamy muzyki przyszłości i jednocześnie sami ją kształtujemy. Rany. Jeśli to jest prostsze ujęcie, to nie chcę słyszeć skomplikowanego wyjaśnienia. Zaczyna mnie od tego boleć głowa. Proszę, nic bardziej żywego tu nie ma. Pracuję w rytm wiosennej pieśni. Kocham cię, życie. I wierzę, że i ty kochasz mnie. Zamknij gębę, poroniony tosterze! Przepraszam. Otaczający mnie chaos powoduje błędy w algorytmach. To tak agresywnie. Uważaj na palce, nie chcę drugi raz szukać multiklucza. Młot, narzędzie robotników, sierp, przyjaciel chłopa oraz wieloramienna gwiazda, której oddają cześć i za którą oddadzą życie. Pionierze Nieczajew! Przeszliście próbę Darwina śpiewająco! Kim chcecie zostać, kiedy będziecie dorośli? Kosmonautą. Doskonały wybór kariery. Życzę wam
Dziękuję za towarzystwo, majorze. W czym mogę wam pomóc? Masz jakiś wyciek pamięci? Muszę ogłosić stan alarmowy, żeby WOGN przeszedł w tryb ćwiczeń wojskowych. Niestety to wykracza poza moje kompetencje. Czy ty jaja sobie robisz? Mam jednak rozwiązanie sytuacji. Jeden robot nie może aktywować trybu ćwiczeń wojskowych. Procedura ta wymaga obecności dwóch robotów. A gdzie znajdę drugiego irytującego metalowego głąba? Przed tym koszmarem w punkcie informacyjnym było nas dwoje. Podczas awarii oszalałe roboty rozerwały moją koleżankę, Klarę, na strzępy! I porozrzucały jej części po całym budynku? Tak. Skąd wiedzieliście, towarzyszu? Miałem przeczucie. Muszę przeczesać cały WOGN? Proszę podłączyć moduł administracyjny. To pozwoli mi stwierdzić, gdzie znajdują się szczątki biednej Klary. Lepsze to niż szukanie na oślep. A gdzie jest ten moduł administracyjny? Nie mam całego dnia. Proszę za mną. Ciekawie. Ta potworna tragedia. Roboty musiały zupełnie postradać zmysły. Staram się znaleźć ten punkt, gdzie tutaj było to F. No jest niestety bug. Chyba jednak nie dowiemy się, co przyjaciel miał nam do powiedzenia. Lipa. Trudno. Idź. Lady w czerni. W sumie czerni bieli. Możesz ruszyć tyłek? Nie bardzo. Ale czy my was możemy zepsuć? Nie możemy. Czy ty masz jakiś problem ze sobą? O nie! Spójrzcie! Pomoc drwalom i służbom ratunkowym to szlachetny cel. A ty? Jak wykorzystujesz ramiona, które dali ci nasi stwórcy? Jak prymitywne zwierzę. Jak bestia do miażdżenia i rozczłonkowywania. A ten? Stoi zupełnie goły, jak gdyby nic się nie stało. Nie masz ani krzty wstydu, robocie. Publicznie obnażasz swój kompaktor irydowy? Wiesz, że nie zrobił tego sam. No, w sumie ciekawie jest to zrobione. Widzę cewkę. Ojej, co za bałagan! I kto to wszystko posprząta? Powinnam natychmiast przysłać tu sprzątaczy. Chwileczkę, to sprzątacze to zrobili. Jestem dziś taka roztargniona. Oj, problematyczna ty jesteś. Ach, zazdroszczę wam ludziom. Możecie wziąć maszynkę i zgolić takie okropne, obrzydliwe wąsy. Ale to coś... Nie jesteś nawet maszyną, ty Bencwale. Jesteś zwykłą imitacją, karykaturą, sprzętem laboratoryjnym. Wybaczcie ten wybuch. To dlatego, że jeden z nich próbował kiedyś... Cóż, zmieńmy temat. No akurat te roboty są brzydkie. Istnieją rozmaite modele robotów laboratoryjnych. Te w czerni okazały się szczególnie podłe. Mają wbudowany niewinny laser służący do pomiarów odległości i użyły go do namierzania ofiar z daleka. Jak do tego doszło? Nie wiem. Jak wiecie, specjalizację czarnych robotów laboratoryjnych określa pakiet oprogramowania zakodowany w specjalnie do tego zaprojektowanej kinetyczno-skalarnej kapsule neurożelu. Możecie zabrać kapsułę dowolnego niesprawnego robota, o ile jest cała. Co? Nie zrozumiałem ani jednego słowa. Jesteś asystentką, więc może mów po ludzku. Jestem w szoku. Zero poczucia przyzwoitości. Zakładam, że poznaliście już Norę. Okrutny automat renowacyjny, który poddaje ludzi niewyobrażalnym, morderczym torturom. Czuję ból w algorytmach, kierując was do niej, ale nie mam wyjścia. Jest jedynym mechanizmem zdolnym wykorzystać tę kapsułę do rozwinięcia waszego uzbrojenia.
Tak, tak. Ruszaj tyłek, Tierieszkowa. Śpieszy nam się. Już się robi, towarzyszu. Jesteś irytująca i to strasznie. Krewetka, o, tutaj jest... O, kto jest dobrym chłopcem? Najsłodszym, śmiesznym, pulchnym chłopcem? Ty, kuptasku! Nie atakujesz ludzi nawet w trybie bojowym. Tak jesteś słodki, prawda? Co za słodkie stworzenie! Definitywnie to masz jakiś problem. Który wykonuje pełen zakres działań związanych z produkcją, eksploatacją i konserwacją rozmaitego oprzyrządowania. Da się rozbagować? Da się rozbagować. Weź ty głupi robocie. Wykorzystanie. Inżynierowie są wykorzystywani nie tylko w produkcji, lecz także w życiu codziennym. Mogą pracować jako dozorcy, elektrycy, ślusarze czy hydraulicy, uwalniając właściwie od codziennych obowiązków. No idź. No idź, dobra, już cię odblokowuję, spokojnie, idź. Głupi robot. Cały czas dzisiaj ktoś do mnie dzwoni albo zawraca dupę. To tutaj, towarzyszu. Moduł administracyjny powinien być na tym stanowisku. Proszę zainicjować połączenie. Dobrze, za chwilę to zrobię. No i kochani, naprawdę, dramat dzisiaj jest. Totalny dramat. Chciałem zobaczyć dokładnie, ile jeszcze mamy czasu nagrania. Czy to jest spokój rekreacyjny? Tak. Ale czemu my nie możemy? Tylko proszę ostrożnie, towarzyszu majorze. Mam bardzo delikatne wnętrze. Ojej! Coś pękło? Spokojnie, to tylko moje stawy. Co tu się dzieje? Zrobione. Wszystko dobrze? Uprawnienia administracyjne zostały przyznane. Co teraz? Otwieram dla was drzwi atrium. Proszę przeszukać każdy poziom kompleksu i znaleźć moją drogą Klarę. Będziemy w kontakcie przez radio. Gdy przejdziecie na kolejne piętro, przeskanuję je pod kątem jej części. Większość znajduje się na parterze. Proszę, złóżcie ją w całość. No, chyba nie mam wyboru zbytnio. Dobra, mamy save'a przynajmniej. Coś tu jest. To robotyczny odkurzacz. W skrócie robo-odkurzacz. Jest niesamowity. Patrzcie, jak się porusza w zwolnionym tempie. Przyjrzyjmy się bliżej. Ma wydłużony korpus i bardzo wąskie ramiona, co umożliwia zasysanie kurzu z najmniejszych zakamarków. Patrzcie, ile tu śmieci! Dla robo-odkurzacza to nic. On je rozbije w pył i wszystko wciągnie. Ojej! Ktoś wylał na robo-odkurzacz puszkę farby! Ale robo-odkurzacz zachowuje się tak, jakby to w ogóle mu nie przeszkadzało. Patrzcie, skurwysyna! Wszystko sprząta i dalej wciąga! Tak właśnie otwiera się rodakom oczy na cuda techniki, które opracowujemy w zakładzie, a nie twoje. Zaborowska fabryka samochodów przedstawia model ROZGDFG20 czy 40 czy ileś tam. Zanudzasz ludzi na śmierć. Ciekawe, ciekawe. Dobra, zapiszmy sobie grę. Zapisywanie danych. Proszę, Nora. No to działamy. Nic nie mówi. To nie Nora. To nie Nora. To niestety nie Nora. Dobra, pociski. Czy możemy ulepszyć? 11 sztuk tego potrzeba. Od cholery. Tylko ja mam pytanie. Czemu my nadal nie mamy żadnych ulepszeń co do broni? Gdzie te ulepszenia szukać? Gdzie je znaleźć? Masz krzesło, by the way. Bo zaczyna mnie to trochę irytować pod tym względem. Nie wiem. Jakie luksusy. Jak w pałacu. To dopiero klasa. Tylko się tym nacieszę. Uwaga, personel WOG. Za 15 minut zaczną się... Bania! No, padniesz czy nie padniesz? Padniesz.
Rozumiem, że tutaj coś jest na rzeczy. Nawet szybko zapierdziela. Tym nie możemy żadnej interakcji niestety podjąć. Tu też niestety wejść nie możemy. Tu również nie. A szkoda. Nasz zakład 36 otrzymał order Lenina. Zaprzeczenie celów wyznaczonych w planie pięcioletnim. Świetnie. Interesujące. Oż ty gnoju. Chleba. Tak mnie z zaskoczenia brać, gnoje. Tak mnie z zaskoczenia brać. Dobra, tam wejścia chyba nie ma nigdzie. Tak, tutaj nie ma wejścia. A to, co to jest? To chyba nic nie jest. Jedne zejście jest też tutaj. Spokój się. No jedno podniesienie, serio? Zbyt easy tutaj. Nie powiem, bo trochę was tutaj jest chyba. No i tam czegoś nie zauważyliśmy. Czego tam my nie zauważyliśmy? Przepraszam bardzo. Czego ja tam nie zauważyłem? Tam był jakiś trup. Nie, było co innego. Rozumiem, że to jest to naprawy. A, tu był trup. Świetny to jest. Bon. Wszystkie. Pomocy! Młody człowieku, musisz mi pomóc! Proszę! Jak? Wie pani, że nie żyje, prawda? Oczywiście, że wiem, młody człowieku. To dość oczywista okoliczność. Więc w czym rzecz? Widzisz, jestem przewodniczką. Ostatnią żywą... znaczy, nierobotyczną. To naprawdę trudne. Rozumiem. No i? Przed przekazaniem wszystkiego tym Tiereszkowym oprowadziłam taką... poważną, ostatnią wycieczkę. Miałam grupę studentów. Przeszli kurację polimerową i w nagrodę dostali bilety na zwiedzanie zakładu. To się nazywa złe wyczucie czasu. Wyjątkowo pechowy. Widzisz, martwię się o nich. Muszą gdzieś tu być, na terenie wystawy. Mogą już nie... Posłuchaj. Rozumiem, że musisz się już ewakuować, ale ewidentnie umiesz o siebie zadbać. Jesteś funkcjonariuszem ochrony, prawda? Coś w ten deseń. Znajdź ich, proszę. Kiedy to się zaczęło, rozbiegli się na wszystkie strony. Nie mogę ich tak zostawić. Odpowiadam za nich własnym życiem. Znowu to zrobiłam, prawda? Dobrze, proszę się uspokoić. Postaram się ich znaleźć. Dziękuję. Bardzo ci dziękuję. Powiadom mnie, kiedy znajdziesz wszystkich, dobrze? Dwóch chłopaków i dwie młode dziewczyny. Ja będę tu. Nie żebym mogła się stąd ruszyć. No właśnie, ty zbytnio się ruszać nie możesz. Dobra, rozumiem, że tu są te roboty ochrony. No i tak, tędy nie zejdziemy. Znaczy zejdziemy, ale w sumie nie chcę tędy schodzić. Dlatego przejdziemy się po prostu tak jak wcześniej. No tutaj nie możemy wchodzić nigdzie. Niestety. Nie wiem, czy ja robiąc to, robię coś dobrego, czy wręcz przeciwnie. Uwaga, rodzice, obywatele poniżej 10 roku życia mogą oglądać wystawy Waleni tylko w towarzystwie osoby dorosłej. Kurwa, wiedziałem. Tak, zjeść Waleń. Weź się nie da! Ła. Szty gnoju! Na krzesło. Dziad. No jak? Zabiją mnie roboty jeżdżące. Czy jego roz... Tak!
nie wierzę w to. Przyjdzie dziewczyczkę. Ale ze mnie pała. Nie ma. Do góry. Do domu. Powiem wam szczerze, że jak się już się tak ogarnie, mniej więcej troszkę, to naprawdę jest już easy. Chciałam dzisiaj umrzeć. Tego się nie spodziewałem, no to chyba wszystko zgodnie z planem. Tego się nie spodziewałem. No to chyba wszystko zgodnie z planem. Kola wczoraj ze mną zerwał. Jego rodziców przenieśli na Sahalin. Ten prawdziwy. Nie ten z wystawy. A on pojechał z nimi. Mówił, że nie możemy być już razem. Chciałam więc umrzeć. Nie zaprzeczę. Kiedy spadasz z mostu, masz wrażenie, że możesz wszystko naprawić. Poza tym, że właśnie spadasz z mostu. Ale kiedy tak tu leżałam, nagle uświadomiłam sobie, że nie ma nic głupszego niż odebranie sobie życia z powodu chłopaka. To nawet brzmi głupio. Tak. Bardzo mi przykro. Dam znać przewodniczce, że cię znalazłem. Martwiła się. No właśnie, ogólnie odbieranie sobie życia to jest głupota. Mega głupota. No ciebie już nie włączę, przynajmniej nie w tej chwili, tak naprawdę. To jest bez sensu. Ma powiedzmy jeszcze więcej biedy. Tu się da wejść? Chyba nie. Tu pewnie się da? Też nie. Hola, znaczy bola. Nie wiem czemu, ale mnie to intryguje. Dobra, jest jeszcze niżej. Do góry. Chyba. Moduł syntetyczny i tu jest wejście. Tylko jak to zrobić? Potrzebujemy znów cholernych syntetyków. Są powłoki odżywczej, bla 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 bla. Tu niestety nic nie ma, tam jest strup jakiś. Widzę skrzynkę. Naboje dokośnikowe, strzelby, mikroelektronika. Dobra, a to coś nowego. Co jej się stało z głową? Witajcie! Podejdźcie bliżej! Nie bójcie się mojej mocy! Co do ch... Charles, to znowu jakiś trup? Jestem wyrocznią. Wszechwiedzącą. Kiedyś byłam zwykłą archiwistką, a teraz jestem wszechmogąca. Widzę wszystko. Wiem wszystko. I jestem wszystkim. Jasne. Ja to mam szczęście. Charles, te już kompletnie odbiło. Cóż to za sceptycyzm? Siergieju Aleksiejewiczu, powinniście łapać Wiktora Pietrowa, zamiast wątpić w moją moc. Ciekawy przypadek. To wynik przedawkowania polimeru. Coś takiego może się zdarzyć, gdy ludzki mózg jest podłączony do odpowiednio wielkiego zbioru danych. Właśnie to ją zabiło. A teraz, na krótki czas, wyrocznia jest połączona z całym WOGN-em. Ma dostęp do wszystkich komputerów, kamer i terminali. A więc jest częścią kompleksu i ma do niego nieograniczony dostęp. A więc jesteś wyrocznią, tak? Potrafisz to udowodnić? Nie muszę dowodzić mojej mocy przed tobą, śmiertelniku. Ale mogłabym to zrobić dla własnej rozrywki. Czego chcesz? Mam ci powiedzieć o brakującej przeszłości? A może o dobrych duszach, które się o ciebie troszczą i będą na zawsze ronić ciche łzy? Ale jaki miałoby to sens, jeśli nie widzisz, co się dzieje tuż pod twoim nosem? Mówisz bardzo ciekawe rzeczy. Wolę coś prostszego. Możesz otworzyć te drzwi? Ty mogę? A jakże?
otworzyć dowolne drzwi w dowolnym czasie. Patrz! Otwórzcie się! Od nadmiaru informacji można zwariować. Owszem. Jestem pod wrażeniem waszej zaradności. To było bardzo sprytne. A więc jednak potraficie myśleć kreatywnie. Tak, aż jestem z siebie dumny. Kobieta była przydatna. Skąd w ogóle wiedziała o mnie i misji w Wawiło? Nie! No bez jaj! Czemu to ma takie dziwne przerywniki? Nie powinno tak być. Kurwa, tyle dialogu. Jestem zły. Ta rzecz jest definitywnie potrzebna do naprawy, czyli do naprawy. Ogólnie... Ale bebe. Charles, jak wyglądają te specjalne interfejsy nerwowe dla zespołu Sechenova? Jest na nich wyryta grecka litera gamma. Interfejsy mają kształt bransolety. Nosi się je na prawej ręce. Gamma? A co z betą? Czy to są te podróbki, o których opowiadałeś wcześniej? Podróbki rzeczywiście są oznaczone literą beta, ale pierwsze interfejsy beta były prawdziwe. Nie rozumiem. Pierwsze eksperymentalne prototypy interfejsów nerwowych ze specjalnymi uprawnieniami nazwano interfejsami beta. Stworzono tylko dwa i dr Sechenov zaprojektował je w kształcie obrączek. I co się z nimi stało? Po zakończeniu koniecznych eksperymentów usunął je z listy specjalnych interfejsów nerwowych. Następnie wykonano ulepszone modele gamma w kształcie bransolet dla całego zespołu doktora Sechenova, po jednym dla każdej osoby. Czyli jest ich tylko siedem? Dla Wawiłowa, Korolowa, Kurczatowa, Lebiediewa, Pawłowa, Filomonienki i Czełomieja? Zgadza się. Dobra, to zacząłem sobie walkę oczywiście, spanie. Spanił się. Jak pies. Burek. Dobra, całą mam do pogadania. Towarzyszu! Ej, towarzyszu! Pomocy! Wydostańcie mnie stąd, jestem z wycieczki, a mój ojciec jest strasznie ważną osobą! Gratulacje. Tyle, że to już nieważne. Gratulacje? Tyle, że to już nieważne. Jak to nieważne? Wiecie w ogóle, kim on jest? Wybuduję wam dacze na wsi. Przyzna dodatkowy urlop. A może chcecie samochód? Ej, człowieku, weź mnie stąd, wydostań. Kimkolwiek jest twój stary, jego syn jest martwy. Co? Że niby, kurwa, jak to martwy? To niby jak z wami teraz gadam? Durni jesteście, jesteście klasą pracującą, to pracujcie, do cholery! Macie pojęcie, kim ja jestem? Nie mam pojęcia, ale mam to w dupie. Nie jesteśmy kolegami, wbij to sobie do tego durnego łba. A klasa pracująca potrafi oddać ty nędzna kupo... Mięsa! Zaraz cięty, ja naprawdę... Gówna. I tak, naprawdę. Przekażę wieści przewodniczce. Śmieszne, śmieszne. Widzę, że tu już nic więcej nie ma. Oprócz wilka i zająca. No właśnie, nie wiem, czy ja dokończyłem wam to, co mówiłem na samym początku, czyli w intro, czy w intro, w pierwszej części, jak tam wychodziliśmy z tej łódki i tak dalej, była pewna para, która właśnie oglądała wilka i zająca. I można było sobie poglądać to razem z nimi. Tu widzę, że jest skrzynka. Daj mi to, daj mi to. No, przewodnik, kartusze, mikroelektronika. Wyżej i wyżej. Legendy nie umierają nigdy. Jest to prawda nawet w przypadku plonów. Pokazane tu okazy roślin wyhodowanych w laboratorium potrafią przetrwać w każdych warunkach. Nawet na powierzchni innych planet. Powiem księżycowy z trójkątem. Chodź na to! Pięknie! Przydatne. Mega przydatne. Kurde. Świetne. Jednak, jeżeli chodzi o tę grawitację, to jest naprawdę zarąbiste. Patrzcie, ile my ich zniszczyliśmy, w jedną chwilę praktycznie. Nawet się nie zmęczyłem zbytnio. Dostałem klawisz, co prawda, tylko, ale... Ale ja się bardzo szybko męczę, więc... Więc dla mnie to już coś. Są dwie sztuki jeszcze. Zawsze coś, zawsze coś.
Rozumiem, że tu już nic nie ma. Na inne. Mamy dwie kapsułki z trzech, z tego co pamiętam. Bo tu jest jeszcze jakieś wejście. Ale chyba zamknięte. Nawet nie chyba, a na pewno. Dobra, czyli tak, dwa mamy. Potrzeba jest trzy. No, jeszcze jedno. Czyli potrzeba nam jeszcze kwadarcika pewnie. Jep. Dopiero tu sobie wejdziemy. Wilku, mowa. Tego się nie spodziewałem. Tego, że mi się nie spodziewał. Kolejne elementy. List schematu jest już odblokowany. No to dajcie mi inne schematy. Dobra, polimery. Bieda. Mega bieda. Dużo polimerów, innego badziewia, no ale tylko to. Dobra, włączaj. Dobry, towarzyszko Jelizarowa. Tu Astoczkin. Nasza znajomość zaczęła się dość niefortunnie. Towarzyszka ma mnie za oszusta, a ja nazwałem ją Oziębłą Wiedźmą. Ale to wszystko żarty, prawda? Może wyjdziemy sobie naprzeciw. Powinniśmy zorganizować w Łogienie wystawę teatru z baletnicami, dekoracjami i nagranymi występami. Teatr Łastoczkina, to znaczy Teatr Plisieckiej, to duma zakładu 3826. Wszyscy o tym wiedzą. Jeśli możemy rozwiązać sprawę w bardziej obopólnie korzystny sposób, nie ma się czego wstydzić. Na Stefana Łastoczkina zawsze można liczyć. Z pewnością. Z pewnością, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej.